narodowego i budować wspólnotę narodową, tożsamość. Tam się tutaj nie ma obawy w tych zapisach przed tymi terminami żadnej. I to jest podstawowe zadanie. I myślę, że w Polsce oczywiście na rynku, jeżeli chodzi o polskie prawo, to oczywiście reguluje to ustawa o na przykład o radiofonii i telewizji 29 grudnia 1992 roku, podpisana jeszcze przez pana prezydenta Lecha Wałęsę. Mówi jasno w jednym z rozdziałów o zadaniach publicznej radiofonii i telewizji. Ustawa o mediach narodowych też opisuje szczegółowo misję mediów publicznych. Możemy o tym mówić. I to wszystko jest w tych zapisach, ale ja bym w tym momencie, jak jesteśmy, zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że według mnie bardzo ważny jest ten zapis i to zadanie mediów publicznych w Polsce, przede wszystkim bezpieczeństwo, ja bym to nazwała bezpieczeństwem informacyjnym państwa polskiego i obywateli polskich. Nie tak dawno pani Agnieszka Romaszewska trafnie spostrzegła, że w tej chwili to, co się dzieje, jeżeli chodzi o informowanie o Polsce i o Polakach i o tym, co się dzieje w naszym kraju na Zachodzie, no, jest bardzo niepokojące. Informacja jest bardzo niepogłębiona, bardzo taka płaska, spłycona i bardzo niekorzystna i zafałszowana. W gruncie rzeczy to, co dowiaduje się Zachód o tym, co się u nas w kraju dzieje, nie jest informacją, jest raczej dezinformacją. I to bezpieczeństwo informacyjne ja nie tylko na polu zagranicznym, ale również w kraju zauważam. Jeżeli chodzi, są deficyty na poziomie bezpieczeństwa informacyjnego podstawowego, zwłaszcza teraz. Wręcz każdego dnia ja bym mogła przeprowadzić takie szczegółowe zestawienia, wręcz każdego dnia, gdzie możemy mówić o takich naruszeniach tego bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie dezinformacja wchodzi na czoło i media zamiast informować, to regularnie dezinformują. Na różne sposoby, to tutaj nie będziemy chodzić w szczegóły, ale to bardzo niepokoi. I teraz, dlaczego tak ważne jest, żeby media publiczne nareszcie miały pieniądze, miały swoich, tych, którzy będą nimi kierować dobrze na różnych polach, tak jak kapitanowie statku wręcz, i dawać kierunek, integrować, budować redakcje, przyjmować ludzi kompetentnych do pracy i żeby nareszcie ten statek bardzo mocno ruszył do przodu. Dlatego, że my w tej chwili musimy być dobrze informowani. Jesteśmy w bardzo strategicznym momencie dla naszego państwa i całego kraju. Z różnych powodów to jest moment strategiczny. Jest chociażby nawet z tego względu, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, o to, co się dzieje w krajach naszych sąsiednich. Musimy mieć dobrą, regularną informację publiczną. I to jest radio, i to jest telewizja. Więc chociażby z tych powodów. I to musi być ktoś, kto będzie to rozumiał, wiedział, jak należy takie informowanie, dobre informowanie prowadzić na różnych polach. Panie doktorze, oby taka osoba została prezesem TVP. Mamy nadzieję, że te informacje poznamy już jak najwcześniej. Ale myślę, że to jest to, o czym pani doktor mówiła, coś bardzo istotnego, że ten statek nie popłynie, jeżeli nie będzie miał wiatru w żaglach, czy jakiegoś paliwa do silnika, mówiąc tak bardzo obrazowo, czyli środków finansowania, ale też nie będzie w sposób pewny poruszał się, jeżeli nie będzie tej sprawnej polityki informacyjnej i przede wszystkim rzetelnej, bazującej na pokazywaniu i mówieniu obywatelom prawdy, rzeczywistości taka, jaka jest naprawdę. Oczywiście właśnie o to chodzi, żeby, bo to nawet zwykła rzetelność dziennikarska nakazuje informowanie odbiorcy, informowanie obywatela. To jest główne zadanie podstawowe dziennikarza. Oczywiście są jeszcze inne środki, jest kultura, jest edukacja i potrzebna jest produkcja, przepraszam za słowo, ale takich przekazów
które będą właśnie te deficyty także odpowiednio zaspokajać, a te już wymagają innego czasu produkcyjnego, troszeczkę innych ludzi, innych środków. One przede wszystkim wymagają długofalowej pracy, no i odbudowy całych zespołów redakcyjnych, ludzi, którzy będą kompetentni, którzy będą umieli pewne rzeczy rozwiązywać. Chodzi o to, żeby ta informacja też wpisywała się w szerszy krąg, no, po prostu naszego dorobku, dziedzictwa kulturowego, jakie po prostu wszyscy przecież wiemy, że jest bardzo bogate, jest z czego czerpać. No więc w tej chwili pozostaje nam tylko cierpliwie poczekać na wyniki dzisiejsze, być może poznamy, co dalej, no coś musi, jakaś decyzja zapaść, prawda? Wiemy, że to tutaj jest wiele też różnego rodzaju informacji wokół tego, ale nie warto, uważam, spekulować, tylko zobaczyć, jakie będą decyzje w końcu Rady Mediów Narodowych. No, bardzo dobra nazwa i myślę, że będzie to także tak samo dobra decyzja. Bardzo dziękuję za ten komentarz i opinię, jak zwykle fachową, na antenie Radio Maryja. Pani doktor, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Gościem naszym była pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.